Witam serdecznie w mniamniamowej kuchni. Tym razem ryba. Dosłownie 5 albo 6 składników, tak mało, że kto by tam liczył. A efekt po prostu spektakularny. Soczyste kawałki białej ryby pod chrupiącą pierzynką o smaku parmezanu i natki pietruszki. Robi się ją jak wszystko w mniamniamowie, po prostu szybko, łatwo, prosto. Ona się sama w zasadzie robi. Zobacz, jak się robi. Piekarnik nastawiłem na 230 stopni, grzanie góra-dół. Mam tu przed sobą filety mintaja, ale Ty możesz użyć dowolnej ryby, na przykład dorsza, okonia, łupacza, a nawet łososia. Ważne, żeby kawałki nie były zbyt cienkie, bo inaczej nie będą soczyste w środku. Ja mam rybę świeżą. Jeśli będziesz używać ryby mrożonej, pamiętaj, żeby ją dokładnie rozmrozić i jeszcze dokładniej usunąć, najlepiej papierowymi ręcznikami, całą wilgoć. Chodzi o to, żeby ryba po wstawieniu do gorącego piekarnika od razu się piekła, a nie gotowała. Dużą formę smaruję odrobiną oleju. Układam na niej kawałki ryby. Nie marynuję ryby wcześniej w żadnym soku cytrynowym czy mieszance soku z olejem. Po prostu uważam, że delikatna ryba czasem nie wymaga zbyt wielu przypraw. Ale będzie na niej parmezanowa pierzynka, która nada daniu smaku i chrupkości. Rybę spryskuję, ale dosłownie odrobinką oleju i lekko ją solę. Nie za dużo, bo przypominam, będzie na niej pierzynka. I to wszystko. Stawiam formę z rybą do piekarnika. Tej grubości kawałki będą się piekły około 6-7 minut. Jeśli będą grubsze, należy zwiększyć czas pieczenia o kilka minut. W czasie pieczenia przygotujemy parmezanową pierzynkę. Parmezanowa pierzynka, jak sama nazwa wskazuje, składa się głównie z parmezanu, ale jest w niej również natka pietruszki. Tutaj mam taki niezbyt duży pęczek i kroję ją dość drobno. Natka sprawi, że pierzynka będzie nie tylko chrupiąca, ale również aromatyczna. Doda jej także miłej lekkości i koloru. Parmezan ścieram, żeby uniknąć brudzenia dużej liczby naczyń, od razu na natkę na tarce o drobnych oczkach. Tyle właśnie wystarczy. Przekładam natkę i parmezan do miseczki, w której mam miękkie masło. Parmezan to smak i aromat, natka lekkość. Brakuje jeszcze elementu chrupiącego. Będzie to tarta bułka. Dwie łyżki tartej bułki dodaję do pozostałych składników. Odrobina soli i całkiem sporo świeżo zmielonego czarnego pieprzu, który mi właśnie gdzieś sobie poszedł. Zaraz go znajdę. A tego pieprzu to dodaję całkiem sporo. Bo ładnie pachnie i świetnie smakuje. I teraz najtrudniejsza część tego przepisu. To wszystko trzeba wymieszać tak, by mniej więcej zamieniło się w jednolitą masę. Robię to za pomocą widelca. Im masło będzie bardziej miękkie, tym łatwiej będzie to wymieszać. Wszystkie składniki połączone, czekam, aż ryba się podpiecze. To już, 230 stopni. Tej rybie naprawdę niewiele czasu tam potrzeba. 6-7 minut maksymalnie. Wyjmuję blachę z rybą i na kawałki, na filety nakładam wcześniej przygotowaną masę. Najlepiej robi się to po prostu palcami. Oczywiście trzeba uważać, żeby się nie sparzyć o gorącą blachę.
Na każdym filecie układam warstwę pierzynki o grubości około centymetra. Masy nie trzeba bardzo dokładnie układać, ona i tak podczas zapiekania się sama rozłoży na filetach, w końcu jest w niej całkiem sporo masła. A to masło nada rybie bardzo przyjemnego, maślanego smaku. Cała masa już na filetach, forma ponownie leci do piekarnika na jakieś 6-7 minut, aż na wierzchu bułka przyjemnie się zarumieni. I tym razem temperaturę w piekarniku zmniejszam do 180 stopni. I czekamy. Minęło kilka minut, a ja czuję w powietrzu, że ryba jest już gotowa. Zobaczmy, czy się nie mylę. Jest dokładnie tak, jak myślałem. Pierzynka jest pięknie przyrumieniona. To zasługa bułki i parmezanu. Ma ładny również zielony kolor dzięki natce pietruszki. Ja wiem, że ryba w środku jest soczysta, bo była pieczona w wysokiej temperaturze. Wiem również, że pierzynka chrupiąca z delikatną rybą to genialne połączenie. Z czym to podawać i jeść? Oczywiście z sałatą z sosem winegre. Z białym pieczywem albo z ziemniakami. Ziemniakami pire albo ziemniakami z wody. To jest najlepsze połączenie. Jeśli masz ochotę na szybki, bardzo pyszny obiad z rybą, to moim zdaniem to jest świetny pomysł na urozmaicenie dań z ryb. Ja wiem, że to jest pyszne. Jak spróbujesz, to się dowiesz. Serdecznie Ci dziękuję za oglądanie moich przepisów. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.